Przed pierwszym dzwonkiem w szkołach trwa już wzmożony ruch, czyli ostatnie przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. Wielu uczniów zostanie świeżo odnowione sale, nowe ławki czy wyremontowane łazienki. Tak właśnie będzie w Miejskim Zespole Szkół, gdzie w czasie, kiedy dzieci i młodzież bawiły się na wakacjach, sporo się działo. Na początku wakacji rodzice wraz z wychowawcami przyszłych klas oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych odnowili 4 sale. Jesteśmy w jednej z nich. Tutaj szkoła pomalowała sufit, natomiast dzięki pracy wspólnej właśnie rodziców i wychowawców położono nową tapetę, taką przyjazną kolorystycznie dla dzieci, odmalowano troszeczkę stare szafki i tutaj na wystawę prac położono wykładzinę na ścianę. Na uczniów czekać też będą świeżo wyremontowane łazienki, nowe meble w klasach pierwszych i lśniąca czystością szkoła. To tyle i aż tyle, ile udało się zrobić przez 2 miesiące wakacji.